Kwiatkowski i dla Państwa poprowadzę dzisiaj no, takie krótkie spotkanie dotyczące cudzoziemców zatrudnianych u nas w Polsce, ale bardziej nie pod kątem samego zatrudnienia, tylko skutków tego zatrudnienia, czyli ubezpieczenia społeczne, bo jak gdyby środowisko moje zawodowe to są ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, więc na ten temat przede wszystkim dzisiaj porozmawiamy. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to oczywiście służę swoją osobą i będę obserwował na czacie, co się dzieje, aby ewentualnie odpowiedzieć na Państwa pytania. Czy dostaniecie prezentację? Myślę, że pan Krzysztof Szymański jest tutaj organizatorem, że tak powiem, to on pewnie jak się podłączy, to Wam udzieli informacji. Z mojej strony nie widzę problemu, oczywiście prezentację Wam udostępnimy. Tak, specustawa, bo to ona jest jak gdyby tą podstawą naszego spotkania. Ale moi Państwo po kolei, do specustawy zaraz dojdziemy. Więc słuchajcie, teoretycznie mógłbym zamknąć to dwoma zdaniami nasze spotkanie, że nie musicie się uczyć nowych przepisów o ubezpieczeniach społecznych, jeżeli zawodowo, na co dzień zajmujecie się ubezpieczeniami społecznymi, znacie ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, znacie rozporządzenie składkowe, znacie ustawę o świadczeniach z tytułu choroby macierzyństwa, to praktycznie nie musicie niczego więcej wiedzieć, żeby pozgłaszać cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, bo to są te same przepisy. Panie Krzysztofie... Ja tylko sprawdzę, słychać mnie czy nie? Tak, teraz pana słychać. Zmieniłem jeszcze komputer tak dla pewności. Dobra, no to dzięki, ja się włączę, pójdzie gdzieś. Panie Darku, ile mniej więcej panu minie, do której godziny? Myślę, że to będzie około 30 minut. Dobra, świetnie, dzięki, do usłyszenia. Okay, do usłyszenia. Proszę Państwa, zobaczcie, to jest kawałek ustawy, wyciąg z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Artykuł 6. W artykule 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są wymienione wszystkie tytuły do ubezpieczenia, że te osoby podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Później w 12 chorobowym, 14 wypadkowemu ubezpieczeniu. Ale zobaczcie, jaka jest treść. Na podstawie artykułu 6 wszystkie osoby, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są pracownikami, zleceniobiorcami, prowadzącymi pozarolniczą działalność, wykonujące umowy o pracę nakładczą, członkowie RSPS KAR i tak dalej, nie ma nigdzie, one podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. Nie ma nigdzie w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych sytuacji zwracającej uwagę na czyjeś obywatelstwo, miejsce zamieszkania, pobyt, narodowość. Nie ma. W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych tego nie ma. Jeśli ktoś jest pracownikiem, to podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznym. Jeśli jest ktoś zleceniobiorcą, to podlega obowiązkowo ubezpieczeniu z tytułu umowy zlecenia według normalnych, najnormalniejszych reguł. Wykonywanie pracy w ramach takich umów powoduje obowiązek ubezpieczeń społecznych. Nie patrzymy na obywatelstwo, nie patrzymy na narodowość, ale żeby mówić o, jak gdyby już przejść do tego momentu, że nie musimy się uczyć nowych przepisów, to musimy jak gdyby zaliczyć ten pierwszy etap, który jest przed ubezpieczeniami społecznymi. To, co tutaj ktoś już poruszył, specustawa, bo żeby można było kogoś zgłosić do ubezpieczeń społecznych, żeby ktoś się stał pracownikiem, zleceniobiorcą, to musi być spełniony pierwszy aspekt. Mianowicie według starych zasad, gdybyśmy na chwilę byli w stanie zapomnieć o wojnie na Ukrainie czy w Ukrainie, to byśmy powiedzieli, że najpierw trzeba mieć legalny pobyt w Polsce i legalne zatrudnienie, a później już niczego nie musimy się uczyć, bo już znamy przepisy o ubezpieczeniach społecznych. I proszę Państwa, jest taka jedna reguła, która określa, że cudzoziemiec nie będzie podlegał polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych, jeżeli obowiązek taki wyklucza umowa międzynarodowa lub prawo wspólnotowe. No i prawo wspólnotowe to są oczywiście wszystkie rozporządzenia na terenie Unii Europejskiej
obowiązujące i ono obowiązuje 27 państw członkowskich, no było 28, ale jak Wielka Brytania odeszła, no to mamy 27. Do tego dochodzą trzy kraje z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Republika Szwajcarska. Czyli w sumie 3-4, mamy 31 krajów, które stosują prawo wspólnotowe. Nie widać prezentacji, ale to chyba u pani Renaty. Czy rzeczywiście dajcie znać, bo jeśli nie, to jeszcze, jeżeli więcej osób nie widzi prezentacji, to mogę ją jeszcze raz uruchomić. No ale właśnie, wydaje mi się, że to gdzieś jest, bo ja na podglądzie tego, co do was jest wysyłane, widzę, że prezentacja jest. Więc proszę państwa, to mamy jak gdyby pierwszą zasadę, prawo wspólnotowe. I druga zasada to są umowy dwustronne. O ile prawo wspólnotowe obejmuje 31 krajów i dla wszystkich jest dokładnie taka sama zasada, ono jest wspólne dla wszystkich, to umowy dwustronne, jak sama nazwa wskazuje, łączą Polskę z Czarnogórą, Polskę z Macedonią i między innymi Polskę z Ukrainą. Zasady w umowach dwustronnych są praktycznie takie same jak w prawie wspólnotowym. Te przepisy mają za zadanie, aby wszystkich traktować jednakowo w danym kraju, którzy pracują, czyli bez względu na to, z jakiego są kraju, jakiej są narodowości, jakiego są obywatelstwa, żeby było stosowane tylko jedno prawo dla nich, a nie prawo dwóch krajów, żeby sumować okresy ubezpieczenia w jednym kraju, bo jak wróci do swojego kraju, to żeby mu to nie przepadło, żeby praca w tym drugim kraju była sumowana do okresu ubezpieczenia w pierwszym kraju, no i zachowanie praw nabytych, żeby nie utracili na przykład prawa do emerytury czy do jakiegoś świadczenia, które prawo osiągnęli w innym kraju. Między niektórymi krajami tymi dwustronne umowy mogą się różnić delikatnie, ale to są generalne zasady. I praktycznie jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć do tego slajdu. Przepisy mają te, zarówno unijne, jak i te umowy dwustronne, mają zapobiec tak zwanym negatywnym i tym teoretycznie pozytywnym skutkom. Chodzi o to, żeby nie było sytuacji, że dany ubezpieczony nie podlega ubezpieczeniu w żadnym kraju. Powiedzmy, przyjechał do nas obywatel, niech będzie z Unii, z Belgii i on nie podlega ani w Belgii ze swojej aktywności zawodowej, ani w Belgii, ani w Polsce. Nie może tak być. Przepisy o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych eliminują tego rodzaju sytuacje, ale i w drugą stronę. Eliminują sytuację, że będzie musiał płacić składkę i w Belgii, i w Polsce. I tak samo na umowach dwustronnych, w Polsce i na przykład w Ukrainie. I proszę państwa, teraz takie generalne zasady, które właśnie obowiązują zarówno kraje unijne, jak i te kraje pozaunijne. I zaraz do Ukrainy samej, która stała się w sytuacji wyjątkowej, zastosowano do niej tej ustawę, to są tam te uproszczenia. Ale po kolei, jeszcze 2-3 slajdy takie ogólne. Proszę pamiętać o generalnej zasadzie, że każdy aktywny zawodowo człowiek, jeżeli podejmuje tą aktywność zawodową, to zarówno według przepisów unijnych, jak i według umów dwustronnych podlega przepisom, inaczej mówiąc, podlega ubezpieczeniu tego kraju, w którym wykonuje pracę. Więc jeżeli my teraz jako Polacy spakujemy, jako Polak, pojedziemy gdzieś do innego kraju unijnego, to tam będziemy podlegali ubezpieczeniom społecznym. I proszę państwa, Unia w stosunku do tych innych krajów tym się różni, że mamy wszystko, chodzi o to, że jadąc do Unii, na terenie Unii mamy swobodę przemieszczania się, swobodę świadczenia usług i swobodę pracy. Nie musimy ubiegać się o zgodę na zatrudnienie. A w pewnych sytuacjach wyjątkowych, które wynikają z rozporządzenia 883, można złamać tą zasadę, że płacę składki tam, gdzie pracuję. W tych przepisach są wskazane te okoliczności. Tylko podam jeden przykład, żeby nie wchodzić tu w szczegóły. Delegowanie pracowników. Jeżeli firma zatrudnia pracowników tu w Polsce, wszystko jedno jakich obywateli, i wygrywa jakiś przetarg w Niemczech, nie zatrudnia pracowników tam na miejscu, tylko deleguje pracowników, których zatrudniła tutaj.
I te osoby delegowane, mimo że wykonują pracę na terenie Niemiec, Włoch, Francji, to za nich polski pracodawca będzie płacił składki do polskiego systemu ubezpieczeń, czyli do ZUS-u. Czyli to jest to odstępstwo od tej zasady, że gdzie pracujesz, tam płacisz składki. Tylko żeby to zrealizować, to trzeba mieć z ZUS-u dostać na każdego ubezpieczonego, na każdego pracownika delegowanego, trzeba dostać zaświadczenie A1. I to zaświadczenie wydaje kraj wysyłający, na moim przykładzie Polski. I teraz proszę Państwa, przechodząc na chwilę obok Unii. Gdybyśmy się cofnęli do tego szczęśliwego czasu przed wojną w Ukrainie, to Polska z Ukrainą ma umowę dwustronną. I ona jest oparta na podobnej zasadzie jak prawo unijne. Jeżeli by Ukrainiec sam przyjechał do Polski i szukał aktywności zawodowej, to musiał najpierw się zalegalizować do pobytu, czyli legalny pobyt, i zdobyć zgodę na zatrudnienie. I wtedy staje się normalnym pracownikiem, zgłaszacie go do ubezpieczeń społecznych. Ale gdyby on został zatrudniony na terenie, przez pracodawcę na terenie Ukrainy i ten ukraiński pracodawca by go wysłał do nas do pracy, to by płacił, u nas by pracował, ale jako pracownik delegowany z Ukrainy i płaciłby składki dalej do ukraińskiej ubezpieczalni. I miałby dokument wydany przez ukraińską ubezpieczalnię, tylko on się nie nazywałby A1, tylko by się nazywał bodajże UAPL. Czyli dla tych krajów, które mają dwustronne umowy, jest troszeczkę inny dokument. No i proszę Państwa, tak, no to już właśnie mówiłem o tej A1 i te same zasady dotyczą umowy dwustronnej, o czym też powiedziałem na przykładzie Ukrainy. I teraz proszę Państwa, przychodzi moment tej wojny w Ukrainie. Te wszystkie osoby do nas trafiają. Już czytam pytanie Pani Marty, bo widzę, że chodzi o kogoś z Unii. Jeśli mam zleceniobiorcę z Unii Europejskiej na stale mieszkającego we Włoszech, czy w Polsce powinno się odprowadzać jakąkolwiek zaliczkę na PIT? Na temat podatku to jest kwestia ustalenia tej rezydentury. Ja mogę odpowiadać na sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych, tak jak jest temat naszego spotkania, więc nie chciałbym Pani wprowadzać w błąd ze sprawami podatkowymi. No i proszę Państwa, przychodzi ten moment, kiedy te osoby do nas wszystkie napływają i one za jakiś czas czy już poszukują aktywności na terenie naszego kraju. Mówię o osobach, które uciekły z Ukrainy. No i wprowadzona została ta specustawa. I według tej specustawa ma, już zrobiła to, ma uprościć zasady legalizacji pobytu i zasady legalizacji pracy. Jeżeli przed to, co teraz widzicie na tych dwóch slajdach, to są zasady, które dotyczyły, jak gdyby teraz dotyczą wszystkich cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, nie będących obywatelami Unii Europejskiej i nie podpadającej pod tą specustawę, czyli obywatele innych krajów. Uzyskasz zezwolenie na pracę dla danego cudzoziemca albo wystawisz dla niego oświadczenie o powierzeniu mu pracy. Czyli to jest sprzed wojny, można tak powiedzieć. Druga sytuacja, cudzoziemiec legalnie przebywa na terenie Polski, bo ma wizę lub kartę pobytu. I wreszcie trzecie, podstawa pobytu cudzoziemca na obszarze Polski pozwala mu na wykonywanie pracy. Nie jest to na przykład wiza turystyczna lub inny dokument. No i to trzeba było uprościć, bo tak to zajmowało kilka miesięcy. I według specustawy ona określa szczególne zasady legalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i tu jest słowo, które w tej chwili spędza sens, znaczy, którzy wszyscy chcą, żeby ustawodawca zmienił, że to słowo bezpośrednio z terytorium Ukrainy jest niepotrzebne. Czyli według specustawy stosujemy przepisy tej specustawy dla tych Ukraińców, którzy od 24 lutego dostali się do naszego kraju w wyniku działań wojennych, ale bezpośrednio z terenu Ukrainy.
I druga sytuacja to są obywatele Ukrainy posiadające kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zauważcie, ci, którzy mają kartę Polaka, u nich już nie ma tego warunku bezpośredniego przyjścia do naszego kraju z Ukrainy. Czyli tym przepisem, tą specustawą są wyeliminowani ci, którzy uciekli do najbliższego kraju, na przykład na Mołdawię, następnie z Mołdawii przedostali się na Słowację i do nas. To do nich ta specustawa niestety, według dzisiejszego brzmienia, nie ma zastosowania. Musi być bezpośrednio z Ukrainy do nas. Pani Bato, z tymi, co były u nas, będzie na kolejnych slajdach. Kolejna grupa osób, która jest objęta tą specustawą, to są osoby, które nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, ale są małżonkami obywatela Ukrainy. O ile ten obywatel Ukrainy przybył na terytorium Rzeczpospolitej bezpośrednio z terytorium znowu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi. I ustawa określa również szczególne zasady powierzania pracy tym obywatelom. No i teraz co jest? To jest ten słynny artykuł 2 ustęp 1. Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w artykule 1 ustęp 1, wjechał legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy liczone od 24 lutego. Więc dawniej trzeba było zalegalizować pobyt, teraz jest jak gdyby z automatu dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do nas z Ukrainy w wyniku tych działań wojennych, zadeklarują zamiar pozostania na terytorium Polski, to przez 18 miesięcy przebywają u nas legalnie. Nie widzę całego czatu, ale zaraz się odniosę do tych pytań. Momencik. Dalej, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jeżeli obywatel Ukrainy posiada kartę Polaka, opuścił Ukrainę w okresie od 24 lutego, a następnie przybył legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to on też, jego pobyt uznaje się za legalny przez 18 miesięcy, liczone od 24 lutego. Czyli on może do nas przyjechać, wszystko jedno z jakiego kraju. W przypadku, gdy wjazd obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie został zarejestrowany przez placówkę Straży Granicznej, to należy się o to zwrócić, bo musimy mieć potwierdzenie, żeby stwierdzić, że on legalnie u nas przebywa, musimy mieć potwierdzenie, że przybył do naszego kraju po 24 lutego. To z tym może być największy problem, bo nie wszyscy mają dokumenty. I tutaj są rozwiązanie w specustawie, żeby zrejestrować się w rejestrze, który prowadzi Komendant Główny Straży Granicznej. To oczywiście nie do komendanta się jedzie, tylko do najbliższej placówki Straży Granicznej. I proszę Państwa, zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej następuje na jego wniosek, o którym mowa, złożony nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli nie ma tego potwierdzenia, że po 24 rzeczywiście do Polski wjechał. Kolejna, proszę Państwa, sytuacja. To jest sprawa nadawania tym osobom numeru PESEL. Rejestrują się w urzędach gmin i teraz to są te ogromne kolejki w urzędach gmin czy w urzędach miast. Rejestrują się te osoby, uzyskują PESEL, który będzie im pomocny w różnego rodzaju sytuacjach, których będzie uprawniał do świadczeń tych rodzinnych 500+, to świadczenie pielęgnacyjne, czy jak to się nazywa, opiekuńcze, świadczenie opiekuńcze i do działalności, o czym też za chwileczkę będziemy mówili. A więc trzeba, żeby jak gdyby potwierdzić do innych celów ten legalny pobyt, niekoniecznie do pracy, to trzeba mieć ten numer PESEL. Tu jest ważna uwaga ze specustawy. Ja tylko wybrałem te rzeczy ze specustawy, które są związane ewentualnie z zatrudnieniem, które później będzie skutkowało ubezpieczeniami społecznymi. Jeżeli obywatel Ukrainy wyjedzie z terytorium Polski
i jest to okres powyżej jednego miesiąca, to uprawnienia, o którym mowa w artykule 2 ust. 1 się unieważniają, czyli jego pobyt w Polsce przestaje być legalny. I teraz proszę Państwa, jeżeli w czasie tych 18 miesięcy, kiedy on jest u nas legalnie, on może złożyć, obywatel Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest lub był uznawany za legalny na podstawie artykułu 2 ust. 1, udziela się na jego wniosek zezwolenia na pobyt czasowy, czyli może złożyć w czasie tego legalnego pobytu 18-miesięcznego, może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w ustępie pierwszym, udziela się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji. Więc nie musi czekać na upływ tych 18 miesięcy, może wcześniej o to wystąpić. Tylko że ten wniosek, jeśli dobrze, tak, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy obywatel Ukrainy składa nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu bezpośrednio z Ukrainy do Polski i nie później niż w okresie tych 18 miesięcy liczonych od 24 lutego. I kto udziela tego zezwolenia? No oczywiście wojewoda. Czyli jeszcze raz, to zezwolenie, ten legalny pobyt do 18 miesięcy nie wymaga niczyjej zgody, natomiast jeżeli w czasie tych 18 miesięcy chcemy wystąpić o coś więcej w postaci zezwolenia na pobyt czasowy, to musimy się o to zwrócić do odpowiedniego wojewody. No i teraz proszę Państwa, jak gdyby to, co, od czego zaczynałem, że przed tą wojną, to jak się miało legalny pobyt, to się starał człowiek o legalne zatrudnienie i jak się spełniało te dwa warunki, to można było, to się zgłaszało taką osobę jako pracownika po zatrudnieniu do ubezpieczeń społecznych. Skoro wiemy, że niejako z automatu ten pobyt przez 18 miesięcy jest u nas legalny, to proszę zobaczyć, co jeszcze z legalnością zatrudnienia. Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, to jest ten dodatkowy, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania odrębnego zezwolenia na pracę. No i dalej, ale to zginął mi jeden slajd dotyczący tego artykułu 2 ust. 1. Poczekajcie. O ten slajd mi chodziło, on powinien być tam wcześniej. To jest ten, któremu udzielono tego czasowego pobytu. A to jest dla tych nowych, do nas przybyłych osób, które są w czasie tych 18 miesięcy, jeszcze nie dostali zgody na pobyt czasowy. Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy jego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie właśnie tego artykułu 2 ust. 1, czyli wjazd do Polski z terenu Ukrainy i złożenie tego oświadczenia, że chce u nas przebywać. Albo jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli podmiot, i teraz tu jest najważniejsza rzecz, tak jak przedtem pracodawca musiał mieć zgodę na jego zatrudnienie, to teraz najpierw się zatrudnia, czy to na umowę zlecenie, czy na umowie o pracę, a następnie, żeby zalegalizować, oprócz tego, że się go zgłosi do ubezpieczeń społecznych, do ZUS-u, to trzeba w ciągu 14 dni zgłosić fakt zatrudnienia Ukraińca poprzez portal praca.gov.pl, podając odpowiednie dane. Czyli nie w papierze, to się zgłasza do Powiatowego Urzędu Pracy, ale wykorzystuje się aplikację dostępną na praca.gov.pl, zgłoszenie w ciągu 14 dni od chwili zarejestrowania tej osoby. Do ZUS-u w ciągu 7, jak zwykle tu w ciągu 14. I dokonanie tego zgłoszenia jest jak gdyby milczącą zgodą Powiatowego Urzędu Pracy, żeby dało zgodę na zatrudnienie tegoż Ukraińca, który podlega warunkom specustawy. I jeszcze jedna uwaga. Oczywiście ta osoba, która spełnia warunki artykułu 2 ust. 1 specustawy, może się zgłosić jako bezrobotna. I jeszcze jest taka różnica w stosunku do naszych, że tak powiem, starych bezrobotnych. 60 kobieta, 65 lat mężczyzna. Jest taka granica, że jak ktoś, kobieta przekroczy 60, mężczyzna 65, to nie może się zgłosić jako bezrobotna. Ten przepis nie dotyczy, specustawa stwierdziła, że tego przepisu się nie stosuje do
do obywateli Ukrainy, którzy spełniają warunki spec ustawy, czyli mogą się jako bezrobotni zgłosić również, mogą się zarejestrować jako bezrobotni. I wracam do tych slajdów, które przeskoczyłem, bo w tych slajdach jest odpowiedź na pytanie, które gdzieś tam padło, co z tymi, którzy u nas już byli wcześniej, przed 24 lutego i zaraz im się kończą te zezwolenia na pobyt. Wszystko w specustawie jest zapisane. Może nie do końca tak precyzyjnie i jasno, ale już jakaś namiastka tego, nie namiastka, tylko już w dużej mierze mamy odpowiedź na nasze pytania. I jeszcze jedna rzecz. Ustawa weszła w życie z dniem, z okresem wstecznym. Ona obowiązuje od 24 lutego. Tydzień temu miałem spotkanie gdzieś tam na jakiejś platformie i też zadano pytanie, wtedy jeszcze ten przepis nie był uchwalony i zadano pytanie, czy już możemy tych ludzi zatrudniać, bo chcą pracować, mam potrzebę, czy już mogę ich zatrudnić. No wtedy było trudno odpowiedzieć, bo nie wiadomo w jakiej formie ta ustawa by weszła w życie. A teraz już wiemy. Ona działa od 24 lutego, więc jak najbardziej każdego po 24 lutego zatrudnionego można uznać jako legalne zatrudnienie. Więc po kolei, jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od 27 lutego, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do końca 2022 roku. Czyli jeśli ktoś przebywa w tej formie u nas legalnego pobytu w postaci wizy krajowej, to ma przedłużone automatycznie do końca roku. Wiza krajowa w okresie przedłużenia oraz okresu ważności nie uprawnia do przekraczania granicy. Ona jak gdyby legalizuje pobyt u nas, a nie tak, że on może sobie w to i z powrotem jeździć. Przepisów nie stosuje się do kierowcy. No oczywiście, jeżeli kierowcy Ukraińcy pracują w tym międzynarodowym transporcie, to dla nich oczywiście są odrębne zasady. I teraz tu była wiza, tutaj mamy pobyt czasowy. Jeżeli ostatni dzień okresu ważności, czyli ktoś pół roku temu dostał, czy rok, dostał zgodę, zezwolenie na pobyt czasowy i ta zgoda czasowa kończy mu się w okresie od dnia 24 lutego 2022, to również tej osobie zgoda przedłuża się z mocy prawa do 31 grudnia 2022 roku. Nie trzeba występować o tą zgodę. Jeżeli termin do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przypada w okresie od 24 lutego, ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy. Jeżeli termin dobrowolnego powrotu przypada w okresie od 20, również z mocy prawa o okres 18 miesięcy. Ale to jak gdyby już nie jest związane sensu stricto z tym, chociaż jest, no bo to jest legalizacja pobytu, a w związku z tym będzie później legalne zatrudnienie, możliwość legalnego zatrudnienia. I jeszcze takie dokumenty jak karta pobytu, polskie dokumenty tożsamości obywatela Ukrainy oraz dokumenty zgoda na pobyt tolerowany wydanych obywatelom Ukrainy przypadające w okresie od 24 lutego ulega przedłużeniu na mocy prawa o okres 18 miesięcy liczone od 24 lutego. I nie wydaje się, nie wymienia się tych dokumentów, one z mocy prawa ulegają przedłużeniu. Kolejna sprawa, jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu Ukraińca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo z obszaru Schengen albo na podstawie dokumentu pobytowego z Unii Europejskiej bądź jeszcze czwarta sytuacja ruchu bezwizowego, to wszystko to również uznaje się za legalny ten pobyt przez okres 18 miesięcy. Więc w każdej sytuacji jest uproszczony schemat legalizacji pobytu tych osób na terenie naszego kraju. I proszę Państwa, w stosunku do obywateli innych, cudzoziemców, nie mówię o Unii Europejskiej, tylko spoza Unii Europejskiej, jest jeszcze jedna ważna różnica w specustawie dotycząca Ukraińców, mianowicie możliwość rozpoczynania pozarolniczej działalności.
bo sprzed wojną z tym rozpoczynaniem działalności trzeba było spełnić, dużo łatwiej dostawało się zgodę na zatrudnienie, na umowie o pracę czy na umowę zlecenie, dużo gorzej było z pozarolniczą działalnością. Trzeba było spełnić dość rygorystyczne warunki. W tej chwili w specustawie działalność może wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Jest tylko jeden warunek, musi najpierw zarejestrować się w ewidencji ludności, musi dostać numer PESEL i wtedy może do CEDIK-u się wpisać bez spełniania jakichkolwiek warunków. Oczywiście pod warunkiem, że spełnia warunki artykułu 2 ustęp 1, czyli ta legalność pobytu w Polsce. Kompletnie niezwiązane z ubezpieczeniami społecznymi, bo jeżeli ktoś jest pracownikiem, zatrudnicie kogoś, ma legalność pobytu, legalność pracy w uproszczony sposób, zgłaszacie go do ubezpieczeń społecznych jako pracownika czy jako zleceniobiorcę, to oczywiście, że on podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu i ma prawo do świadczeń leczniczych. I członkowie jego rodziny również, zgłaszacie ich jako członków rodziny. Ale jeżeli ktoś nie jest pracownikiem, nie jest zleceniobiorcą, nie ma tytułu do ubezpieczeń, za które się płaci składkę, to specustawa wprowadza również prawo do bezpłatnej opieki medycznej udzielanej na terytorium Polski bez składki, bez jakiegokolwiek zgłaszania tych osób do ubezpieczeń, bo oni nie mają tytułu do ubezpieczenia. I ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, o której się zapomina. Proszę Państwa, to jest przepis unijny. To jest przepis unijny, z którego jednoznacznie wynika, że jeżeli obywatel tak zwanego państwa trzeciego, takie się używa sformułowanie, nie z świata trzeciego, tylko państwa trzeciego, z państwa trzeciego, przebywa legalnie na terytorium Polski, pracuje legalnie na terytorium Polski i w tej chwili na podstawie specustawy Ukraińcom jest łatwo to uzyskać, to do niego stosuje się takie zasady, jak do każdego innego człowieka. Nie można w prawie unijnym stosować innych zasad tylko z powodu narodowości innej albo innego obywatelstwa. O cóż mi takiego chodzi, tak się nagadałem. Mianowicie, jeżeli zatrudni się taką osobę, można ją najnormalniej w świecie delegować do pracy w innym kraju unijnym i płacić składki do polskiego systemu. Pamiętacie, jak na początku mówiłem, przepisy unijne, dostajemy z ZUS-u A1 i tu w Polsce płacimy nadal składki za tą osobę, która wykonuje pracę w Niemczech, Francji, Włoszech, w Belgii. I dokładnie taką samą zasadę możemy zastosować do Ukraińca. Mamy zatrudnionych obywateli polskich na umowie o pracę 5 i zatrudniamy jeszcze dodatkowo 2 obywateli Ukrainy na podstawie specustawy. Nie ma żadnych obostrzeń, nie ma żadnych przeciwwskazań. Jeśli chcecie delegować pracowników, bo wygraliście coś gdzieś, wysyłacie do pracy do innego kraju, żebyście delegowali właśnie tych obywateli Ukrainy na podstawie tego przepisu, który tutaj wskazuję. Oczywiście trzeba do ZUS-u również złożyć wniosek o zaświadczenie A1. Dawniej dużo trudniej było uzyskać tą kwestię A1 dla obywatela państwa trzeciego, dlatego że ZUS miał obowiązek badania tak zwanego ośrodka życiowego. Wypytywał się, czy chodzi do kina, czy gdzie ma majątek, gdzie jest jego rodzina, gdzie są jego dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ale bodajże od 2019 roku, od maja, albo od 2020, już mi trochę w pamięci się to zaciera, ale już przynajmniej od 2 lat, sytuacja jest taka, że wystarczało sprawdzać tak zwaną rezydenturę podatkową. Jeżeli była ustalona rezydencja podatkowa w Polsce, to był wystarczający aspekt, żeby ZUS tą A1 takiemu obywatelowi państwa trzeciego wydał, więc dużo łatwiej. No a teraz jeszcze w kontekście tego legalności, tej legalnego pobytu, legalnej pracy, no i też są rozwiązania w specustawie dotyczące podatków, no, w których już nie chciałbym wchodzić, to jak najbardziej można korzystać z tego unijnego przepisu. No i to jest to, co już się nagadałem, tak dużo to jest w tym slajdzie. Te przepisy mają zastosowanie do obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami, jedynie ze względu na swoje obywatelstwo, jak również członków ich rodzin.
No i to jest jak gdyby ta kwestia związana z nimi. Także odwrócono w specustawie wszystko o 180 stopni. To nie musimy najpierw mieć zgody na wszystko, żeby kogoś zatrudnić, tylko odwrotnie. Z automatu ma legalny pobyt, zatrudniamy i zgłaszamy to jako legalne zatrudnienie. Proszę Państwa, jeżeli macie ochotę wziąć 24.2022, czyli dosłownie w następnym tygodniu od godziny 9 do 15 będziemy prowadzić szkolenie o zmianach dotyczących właśnie kwestii ubezpieczeń społecznych. Proszę Państwa, i będą to także zmiany, czyli te, jakby to powiedzieć, nakładki na to, co w Nowym Ładzie weszło, o czym się mówi, co jest, coś mnie właśnie zmienia, bo tą wiedzę należy sobie zaktualizować. Także panie Darku, o czym pan będzie mówił tego 24, tak jakby pokrótce powiedzieć w zdaniach? No matko, o wszystkim, o teoretycznym ograniczeniu czasowym składania dokumentów rozliczeniowych, że niby 5 lat nam skrócono. O dużych zmianach w wyliczaniu zasiłków i w ustalaniu okresów zasiłkowych przy zasiłkach chorobowych, o zmianie w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym, o składce zdrowotnej w Polskim Ładzie i inne zmiany związane z Polskim Ładem dotyczące ubezpieczeń społecznych i tegoż ubezpieczenia zdrowotnego. No to w takim dużym skrócie. Okej. Okay. Tak jak Państwo widzicie, rzeczywiście to jest takie już kultowe szkolenie pana Darka. Jeżeli ktokolwiek jeszcze nie wziął, a także zajmuje się kadrami, to powinien koniecznie wziąć udział właśnie w tym szkoleniu. Tutaj rzeczywiście ten program jest bardzo szeroki, proszę Państwa. Możecie udział wziąć w tym szkoleniu w cenie promocyjnej. Uwaga, 297 zł. Dostajecie Państwo certyfikat, nagranie dostępne przez 30 dni, więc nawet jak nie możecie być, możecie sobie to wielokrotnie odtworzyć, tak żeby tą wiedzę na spokojnie sobie przyswoić. Proszę Państwa, ale mamy jeszcze tutaj dodatkową możliwość, bo tak jak Państwo pytaliście między innymi, czy będzie szkolenie z zakresu zatrudnienia Ukraińców pod kątem podatkowym. Tak jak mówię, to co pan Mariusz będzie prowadził, ten darmowy webinar, to będzie taki niespełna godzinny. Jeżeli chcecie Państwo już wziąć udział w 5-godzinnym szkoleniu, to zapraszam Państwa na szkolenie zatrudnienie uchodźców z Ukrainy w świetle najnowszej ustawy. Jeżeli macie Państwo ochotę, to możecie także wziąć w takim pełnym udział w pełnym szkoleniu, czyli wtedy dwa szkolenia nabywacie, czyli do pakietu Wam dochodzi właśnie zatrudnienie uchodźców właśnie w świetle tej najnowszej ustawy. I tutaj doradca podatkowy Mariusz Makowski także będzie skupiał się między innymi na podatkach. Jeżeli chcecie Państwo, kupujecie sobie albo jedno to szkolenie, albo dwa w pakiecie, jeżeli macie taką ochotę. I jeżeli korzystacie z bonusu, dostajecie dodatkowo, znaczy z pakietu dostajecie dodatkowo w bonusie Nowy Ład, rewolucyjne zmiany w skarbowych obszarach represji, kontroli i egzekucji. To jest szkolenie przeprowadzone przez Tomasza Gzele. Także tyle na temat tych informacji. Panie Darku, jeszcze proszę odpowiedzieć na kilka pytań. Okej, już właśnie patrzę, troszeczkę sobie wynotowałem tych pytań, takich tych najbardziej ogólnych, że tak powiem. Było pytanie, zatrudnienie na umowę zlecenie Ukraińca, który korzysta z tych prostych zasad, ale okazuje się, że on jest studentem tam na uczelniach ukraińskich. Czy to ma jakieś znaczenie? Oczywiście, że tak. Skoro legalnie u nas przebywa, legalnie u nas pracuje na umowę zlecenie, to znaczy, że stosujemy do niego miejsce wykonywania pracy, a więc polskie ustawodawstwo. A umowa zlecenie ze studentem nie rodzi żadnego obowiązku ubezpieczeń społecznych ani zdrowotnego. Więc takiej osoby, takiego studenta, ucznia stosujemy, nieważne, że to jest student z Ukrainy czy uczelnia z Ukrainy. Normalne zasady wynikające z polskiego prawa. Inaczej mówiąc, takiego studenta z Ukrainy na umowę zlecenie nie zgłaszamy do żadnych ubezpieczeń. Ktoś tam jeszcze zadał takie pytanie uszczegółowiające, czy dobrze to zrozumiał. 18 miesięcy od 24 lutego to jest czas legalnego pobytu u nas. Natomiast, żeby praca była legalna, to należy w ciągu 14 dni od zatrudnienia obywatela Ukrainy zgłosić ten fakt
do Powiatowego Urzędu Pracy, wykorzystując stronę, matko, jak ona tam była, już nie pamiętam, praca.gov.pl. To jest ta okoliczność. Któraś tam z pań wskazywała, że ZUS nie wydaje, a jedynek dla Ukraińców. No pierwsze słyszę, szczerze powiedziawszy. Bardzo chętnie, macie tutaj numer telefonu do mnie na slajdzie, bardzo chętnie albo mi wyślijcie SMS-a, albo do mnie napiszcie. Bardzo jestem ciekaw, który ZUS w Polsce nie wydaje, a jedynki w przypadku zatrudnienia Ukraińca u polskiego pracodawca delegowanego do innego kraju unijnego. No jestem mocno zainteresowany tym. Kolejne pytanie z natury ogólnej, PESEL. Czy musi być PESEL, jak zgłosić bez PESEL-u? Tutaj się akurat nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o zgłoszenie do ZUS, bo pamiętacie, że już wcześniej były takie sytuacje, że w oczekiwaniu cudzoziemca na PESEL, to zgłaszało się go z numerem ewentualnie dokumentu tożsamości. Jeżeli, a później aktualizacja tych danych. Więc no ten PESEL jak najbardziej powinien być i w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Dalej. Oj, zapisałem sobie coś. A karta Polaka, czy ona też ulega wydłużeniu? Tak, na którymś z tych slajdów było tam wskazane, że ona też, ta karta pobytu, której się kończy, podlega wydłużeniu przez ten czas. Dobra, i co jeszcze? Coś tam widziałem, taki duże zapytanie związane z pracą w Niemczech, ale już kurczę, co tam było z A1-ką. A, już wiem, chyba w Niemczech ktoś pracuje, rozumiem, że chyba, no tak, w Niemczech ktoś pracuje, a w Polsce wykonuje działalność. To czy płaci składkę do polskiego systemu? Nie, nie płaci. Jeżeli wykonuje pracę w Niemczech i podlega tam temu ustawodawstwu, to powinien się rozliczać z tej składki z działalności w kraju niemieckim. Ale jeśli taką sytuację ma, to on wyjeżdżając z tamtego kraju, jeżeli zarejestrował tam działalność i deleguje się w swojej działalności do Polski albo wykonuje ją naprzemiennie w dwóch krajach, w Niemczech i w Polsce, to powinien od niemieckiej ubezpieczalni dostać dokument A1, który będzie zaświadczał, że płaci składki do niemieckiego systemu. Tak jak powiedziałem, przepisy unijne eliminują sytuację, że jeden obywatel Unii Europejskiej, mówiąc tak ogólnie, będzie płacił składkę do dwóch systemów ubezpieczeń społecznych. Takiej sytuacji nie będzie. Panie Krzysztofie, jest dużo pytań odnośnie tej prezentacji. Ja nie widzę problemu. Ja nie widzę problemu, podeślemy. Proszę Państwa, proszę nie pisać tych maili na czacie. Podeślemy jutro. Mam nadzieję, że powinno się udać. Mamy jeszcze trochę tych spotkań, ale mam nadzieję, że uda się Państwu jutro podesłać ten zapis tego dzisiejszego spotkania. OK? Także to Państwo dostaniecie. Ja jeszcze może przypomnę, osoby, które chcą dołączyć do szkolenia, do pełnego szkolenia o zmianach ZUS-u z panem Darkiem, to mogą skorzystać. Aktualnie pojawiła się opcja. Jeżeli chcecie także pod względem podatkowym, z doradcą podatkowym o zmianie, także można skorzystać z tego pakietu, wtedy dostaniecie ten bonus. Także tyle by było, myślę, na dzisiaj. Panie Darku, czy jest jeszcze coś do dodania, czy już będziemy kończyć? No chyba jeszcze zobaczę, czy może pojawiło się jeszcze jakieś pytanie. Proszę Państwa, nie piszcie tych maili, podeślemy. Nie trzeba naprawdę pisać maili, bo jeżeli Państwo żeście się wpisywali, to znaczy, że my maila do Państwa mamy. Jeżeli tu jesteście, no to bez maila chyba Wam nie dałoby się tutaj wejść, tak? Więc spokojnie. O zatrudnieniu małoletnich z Ukrainy, a co ze stawką na umowę zlecenie? Słuchajcie, jeśli stawka minimalna. Z tą stawką minimalną to jest trochę zamieszania, bo to też zależy od stopnia, ale powiem tak, stawka minimalna z umowy zlecenia, ta godzinowa, która obowiązuje nas, teoretycznie ona powinna być też do nich zastosowana, ale tu już nie chcę wchodzić w prawo pracy. Skojarzyła mi się jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, że na umowę zlecenie ta stawka minimalna to jest godzinowa. Nie wiem za bardzo, o co chodzi z tym minimalnym 3010 zł, bo jeśli jest na umowę o pracę, to na jakiej podstawie chcecie wypłacać mniejszą kwotę w pełnym wymiarze czasu pracy niż 3100? No raczej nie.
Czy student ukraińskiej uczelni musi przedstawić dokument potwierdzający? Nie, no tutaj opierajmy się na oświadczeniach. Tak jak i polski student nie musi wam przynosić zaświadczeń, to tutaj też bym zastosował oświadczenie. No chyba, że no, jak on ma to zaświadczenie przedstawić? No cokolwiek, niech pokaże, chociaż no jak będzie wymagać od niego indeks, legitymację, jak on może ledwo z życiem swoim uszedł, że tak się wyrażę, więc opierałbym wszystko na oświadczeniach. Czyli żeby zatrudnić pracownika, musi mieć dodatek PESEL. Nie, żeby rozpoczął Ukrainiec działalność gospodarczą, musi mieć PESEL. Natomiast do umowy o pracę PESEL-a nie musi mieć jako niezbędny warunek, ale nie oznacza, że ma nie występować o ten PESEL, bo on musi, jemu jest potrzebny ten PESEL do świadczeń rodzinnych, do 500+, do 300+, no i do samego zgłoszenia do ZUE. Czyli nie, do ZUA. Nie jest PESEL warunkiem zatrudnienia, ale będzie mu potrzebny. Proszę Państwa, jeszcze taka szybka informacja. Jeżeli jesteście Państwo osobą niedecyzyjną, a chcielibyście skorzystać z tego pakietu razem z tym bonusem, to możecie Państwo wypełnić ten formularz, który teraz udostępniłem i na podstawie tego formularza będziemy do Państwa oddzwaniać, żebyście Państwo mogli skorzystać z tego szkolenia. Jeżeli nie macie Państwo możliwości teraz zapłacenia, to żeby sobie zagwarantować ten bonus, który tam dodatkowo jest, proszę wpisać NIF firmy, imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu, będziemy do Państwa oddzwaniać i koleżanka będzie już wysyłać. Tak jak mówię, to są dwa szkolenia na żywo. Jeżeli nawet Państwo nie możecie być, to 30 dni macie możliwość jeszcze zapoznania się z tym szkoleniem, wielokrotnie wracać, żeby tą wiedzę sobie przyswoić, więc spokojnie. Tutaj jeszcze, niech Panie Krzysztofie, jeszcze nie pan mi da 5 minut. Okay. Pani Joanna, zatrudnienie młodocianego, do jakich składek ZUS zgłaszamy? Młodociany bez szkoły. To jest na takiej samej, nie ma jakichś super innych ubezpieczeń, innych przepisów dotyczących tych osób. Jeżeli jest młodociany i spełnia warunki do zatrudnienia młodocianego, nie wiem, co to miałoby być, czy to jest umowa praktycznej nauki zawodu, czy po prostu umowa zlecenie z osobą, która ma lat 17, no to stosujemy takie zasady dotyczące ubezpieczeń społecznych, jakie obowiązują w dniu dzisiejszym. Pani Martyna, przed tą wojną, czy teoretycznie może mieć działalność maksymalnie do 18 miesięcy, a w tym kontekście? No tak, bo skoro to jest legalne, to specustawa reguluje, to tak, przez 18 miesięcy. Przed wojną obowiązywał przepis, że niezależnie od wymiaru czasu pracy należało Ukraińcom wypłacać wynagrodzenie najniższe, a zatem 3010. Bez względu na to, nie wiem, Pani Danuto, to ja tutaj mam lukę w swojej wiedzy, bo no ja bardziej ubezpieczenia społeczne. Jaka jest kwota wypłacona, to stanowi podstawę wymiaru składek, a nie znam przepisu, które by regulowało tą kwestię 3010 zł. No tutaj ktoś szeroko odpowiedział, Pani Renata. Więc ja nie będę się w to wcinał, bo że tak powiem, to nie moja branża. Co w sytuacji, jeśli uchodźca nie ma ani paszportu, ani PESEL, jak wtedy zgłosić do ZUS-u? No rzeczywiście, jakiś identyfikator tej osoby powinien być, ale tutaj no, jeszcze nie zadałem takiego pytania nikomu w ZUS-ie, a zadam, bo szczerze powiedziawszy, no nie wiem, czy jest możliwość samego imienia i nazwiska, czyli bez jakiegokolwiek numerycznego identyfikatora, żeby można było tego dokonać. Ale taka osoba, jeżeli nie ma nic, no to musi, nie wiem, nie, na ten moment jeszcze nie wiem. No przecież on, żeby zarejestrować się do tego PESEL-a, to też musi podać jakieś dane, więc na ten moment jeszcze nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Pani Marzena, przepis specustawy legalizuje pobyt, ale wszystko pozostałe jest jak w ogólnych zasadach. Tak jest. Nie ma żadnych zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń, o sposobie naliczania składek. Tutaj nic nie ma. Wiecie, moglibyśmy wejść jeszcze w większe szczegóły, bo to, co się zwraca uwagę, co już Państwu powiedziałem, że jak ten Ukrainiec, obywatel Ukrainy do nas się dostanie nie bezpośrednio z Ukrainy, tylko przez Mołdawię albo z Rosji u góry tam z Kaliningradu, no nie wiem, w jakiś tam sposób, tak jak ktoś tam pisał, to on nie podpada pod specustawę. Teoretycznie mógłby próbować na podstawie którejś dyrektywy unijnej,
ale dyrektywa nie jest obowiązująca, tylko trzeba na podstawie dyrektywy wydać przepisy, a nasze przepisy są takie, że jest to utrudnione, więc miejmy nadzieję, że poprawią ten przepis, żeby to nie było bezpośrednio z Ukrainy, bo to tak jakby się nasz ustawodawca, jakby się nasz bali tego, że ci Ukraińcy, którzy są już w Niemczech, we Francji, w Austrii, gdzieś tam, że oni wszyscy do Polski przyjadą. Tak jakby no Polska taki świetny kraj, mlekiem i miodem płynący, więc cała Europa do nas przyjedzie, jeżeli napiszemy w zmienionym przepisie, że to nie musi być wjazd bezpośrednio z Ukrainy. No bez przesady. Jak ktoś jest w tamtych krajach, to raczej do nas nie przyjedzie. Czy zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, obywatela Ukrainy w Polsce? Nie, nie zgłaszamy, pani Małgosiu, już to mówiłem, okej? Tak, pani Danuto, jeśli pani mówi o tym właśnie wyjeździe bezpośrednio z Ukrainy, to też to czytałem już wielokrotnie, że to będzie zmienione, ale tak naprawdę nie ma bezpośredniej, nie ma jeszcze projektu tej zmiany. Także no, czekamy. No dobrze, moi państwo, to z mojej strony tyle. Dziękuję za bardzo liczny udział. To znaczy, że jesteście państwo zainteresowani możliwością jak gdyby zatrudniania, ubezpieczania tych osób, bo wszystko wskazuje na to, że oni u nas krótko nie będą. Niestety dotknęła ich takie, a nie inne nieszczęście. Jeśli jesteśmy w stanie ich wchłonąć w nasz rynek pracy, to jak najbardziej. I pamiętajcie, od strony ubezpieczeń społecznych nie ma innych przepisów dla cudzoziemca. To są te same przepisy, które do tej pory funkcjonowały. Nie musicie się niczego nowego o ubezpieczeniach społecznych uczyć. Okay? Bardzo wam dziękuję. Życzę wam... Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.